Leczenie ziołami to już jest dawno, dawno, bo to w starożytności w Polsce nie leczyli tym. Ale to księża, przeważnie zakonnicy, kapucyni, tam jacyś inni oni to przywieźli do Europy, a potem w Polsce i wszędzie się rozpowszechniało to. A przeważnie się tym zajmowały babki, które nazywali czarownice. I było tak, że te baby to polili nawet na stosach, bo nie uznawali pierwsze, jak to przyszło, tak? A tu i u nas w Zawoju też przecież czarownice były, godali, ze zbierają zioła po ciemku, jak już po zachodzie słońca, tak jak coraz słabsze zwierzę, zbierają po zachodzie słońca, żeby coś uzbierać. Dawno się po doktorach nie chodziło, doktory były daleko, jeden. I no raczej się to, co było w ogródku, to, co było na łąkach, jedna kumoska, drugi kumosce porodzała, no i tak mi się leczyli. Bo były to przeważnie takie przeciwgorączkowe, przeciwbólowe. Teraz i organizmy są inne, młodzież jest zupełnie inna. Dawniej to, co nas leczyło, to teraz może zaszkodzić, nie? Mam tu rozmaite te zioła na różne takie dolegliwości. I na miłość, bo jak my to wyjdzie, co ta dawno, no to my przeważnie szukały, no każda chciała za mąż wyjść, wydać się po nas, no to my się pytały naszych babków, a nasa tu jedna, taka Jagniesia doradziła go, do wiecie co, dziewczo ta, na taką miłość to jest najlepszy lubcy go do, to się ugotuje zupy pomidorowe, nakładzie się tak dużo lubcyka, jak przyjdzie jaki kawary, to mu dać zjeść, to tak, żeby zjadł dużo tego, a jak nie, to nawet herbaty takie zaparzyć, dłoloć do herbaty, go do tak roz, dwa razy wypije, to już nie dostawi, będzie chodził. Potem jak zaczął nie głonić po wsi, to się wszyscy pożenili, ani jednego starego kawalera nie było. Teraz jest wiosce tych starych kawalerów.